Witam serdecznie wszystkich w imieniu Pana Jezusa II. Jestem Walentyna, członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Chcę opisać tu od początku, od dziecięcy lat, aż do starości, której żyję do dziś. Opisuję to o mojej rodzinie najbliższej. Kochani, pragnę opowiedzieć Wam o moim rodzinnym domu, o spotkaniu z prawdziwym Bogiem, z tym z Pisma Świętego, a nie z obrazów i figur, o poznaniu Kościoła Bożego Adwentystów Dnia Siódmego. Zacznę od początku. Mieszkaliśmy na wsi 50 km od Krakowa. Babcia, rodzice, dwie siostry, brat i ja, 13-letnia najmłodsza. Zimowe długie wieczory rodzice opowiadali nam różne historie rodzinne. Jedna z nich była bardzo ciekawa i bardzo ważna. Muszę się cofnąć o kilkanaście lat do tyłu, za czasów młodości mojej mamy. Powracający z tej z Kanady po wielu latach po drodze wstąpił do rodziny mamy. Opowiadał im różne rzeczy, jak ludzie żyją w różnych krajach świata, jak poznał Pana Boga bliżej i głębiej. Nabył Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i czytał. Dowiedział się bardzo ważnych rzeczy, o których nie miał pojęcia, bo księża katolicy tego nie uczą, a Biblia była unikatem w Polsce. Rodzina słuchała z niedowierzaniem. Mamie mojej słowa te jednak utkwiły głęboko w sercu. Radość wielką sprawił jej stryj, bo podarował im tą świętą księgę. Stryj odjechał. Mama czytała z zapartym tchem. Wiele rzeczy rozumiała, ale bardzo dużo nie rozumiała. Nie miała kogo zapytać. W modlitwach prosiła Boga o pomoc. Mijały lata. Wiele się w życiu mamy zmieniło. Wyszła za mąż, urodziła nas czwórkę dzieci. Przybywało pracy i zmartwień. Nadeszły trudne i ciężkie czasy. Wybuchła wojna 1939. Tatusia zabrali na wojnę, a my pod okupacją niemiecką znosiliśmy różne ciężary, kłopoty i zmartwienia. Było nam bardzo ciężko i źle. Był rok 1942 lub 3. Zdarzyło się coś bardzo ważnego i pięknego. Pewnego dnia zawitała w nasze progi osoba starsza, handlująca wielu rzeczami. Przywitała nas bardzo serdecznie akcentem ukraińskim. A mama zapytała, czy pani jest z Ukrainy? W odpowiedzi usłyszała mama werset z Ewangelii Mateusza 26:73. I ty tam byłeś, mowa twoja cię zdradza. A mama z wielką radością, to pani zna Pismo Święte? Tak, znam. Ileż było radości, rozmów, pytań, odpowiedzi. To była siostra Nazarowa z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Krakowa. Kochany Bóg przysłał ją do nas. Często nas odwiedzała. Mama bardzo pragnęła poznać ten kościół. Postanowiła, że jedziemy. I ja za przewodnika, bo troszkę znałam Kraków. Zbór mieścił się na ulicy Brackiej. Sala duża, ale tak biednie i skromnie wyglądała. Ale nie było tak ważne to. Ważne były pieśni, modlitwy, serca płynące. Wyciskały łzy z oczu. Znałam wiele pieśni katolickich i pacierzy, modlitwy katolickie, ale jakże mocno różniły się od tych, które usłyszałam. Właśnie od tych adwentystów z tej skromnej sali. Mamie i mnie podobało się bardzo, ale nie stać nas było, żeby często jeździć do Krakowa. Kilka razy odwiedzili nas członkowie zboru krakowskiego. Nawet pastor Kulak nas odwiedzał i przygotowywał mamę do chrztu. Mama bardzo tego pragnęła. Na tą uroczystość ja też pojechałam, która odbyła się w Bolechowicach. Pamiętam, że był piękny dzień, ciepło, słoneczko świeciło cudnie. Ja również to przeżywałam. Ludzie z naszej wioski bardzo nam dokuczali.
naśmiewali się z nas, obmawiali nas, bo ksiądz ich podjudzał. Przeżyliśmy to wszystko z pomocą Bożą. Po jakimś czasie ludzie oswoili się i zaakceptowali nas z powrotem. Rok 1945, nareszcie wojna się skończyła. Ojciec wrócił z wojny późno, bo po 7 latach. Najpierw niewola sowiecka, Sybir, budowanie kolei, ciężka choroba tyfus, czerwonka, później armia Andersa, Bliski Wschód, później Anglia, Włochy, walka pod Monte Cassino. Był ranny i leczył się, a w listopadzie 1946 roku powrócił do rodzinnego domu do Polski. Dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwy powrót ojca. Znowu zaszły zmiany w naszej rodzinie. Siostry wyszły za mąż, jedna mieszka w Krakowie, a druga w Katowicach. Braciszek poszedł do wojska. Ja pozostałam z rodzicami. Zastanawialiśmy się, co dalej. Decyzja rodziców. Opuszczamy wioskę, wyjeżdżamy do Katowic. Ojciec otrzymał szybko dobrą pracę, a ja rozpoczęłam naukę w szybkim tempie, aby się czegoś nauczyć i rozpocząć pracę. Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu do zboru miałyśmy bardzo blisko. W każdy sabat bywałyśmy na nabożeństwach, na odczytach niedzielnych również bywałyśmy. W owym to czasie, rok 1948, miałam szczęście poznać kaznodzieja Maszaka. Maj 1949 rozpoczęłam pierwszą pracę. Nie było wolnych sobót. Musiałam pracować. Przestałam chodzić na nabożeństwa. Było mi z tym źle i smutno. Na niedzielne odczyty chodziłam. I to też się skończyło, gdy wyszłam za mąż, za wojskowego, który mieszkał... Przepraszam za to. Poza Katowicami, w Zgierzu koło Łodzi. Tam mieszkaliśmy kilka lat. Rodzinka nam się powiększyła. Urodziłam dwie córeczki. Mimo, że oddaliłam się od Pana Boga, Bóg nas nie opuścił. Chronił przed nieszczęściami. Ratował w chorobach. A każdy urlop raz w roku poświęcaliśmy na odwiedzanie rodziny, męża i mojej. Kochana mama bardzo przeżywała moje oddalenie od Boga. Dużo rozmawiałyśmy o Bogu, o zborze. Chętnie słuchałam. Zrodziła się we mnie myśl, że byłoby bardzo dobrze, abyśmy zamieszkali bliżej rodziców. Nie było to łatwe. Mąż otrzymał służbowe przeniesienie do Bochni, ale na mieszkanie czekaliśmy 3 lata. Zamieszkaliśmy w Krakowie. Okazało się, że to był dobry pomysł. Ojciec, gdy poszedł na zasłużoną emeryturę, postanowił, że wrócą na wieś do własnego domu. I tak się stało. Lata 70. i 80. żywność była na kartki. Trzeba było wykupić i zawieźć rodzicom na wieś. Obowiązek ten spoczął na mnie. Rok 1983, smutny. Ojciec zmarł w wieku 87 lat. Następny rok, 1984, dla mnie osobiście zbawienny. Cały Kraków oblepiony plakatami, zawiadamiającymi o ważnych odczytach na temat Boże. W miesiącu maju od 18 do 28 czerwca 1984 roku. Osobiście otrzymałam zaproszenie od Marty Moszyńskiej, która w owym czasie była diakonką mamy, przywiozła znaki czasu i sługę zboru. I prosiła, że jak będę jechać do mamy, żebym zawiozła to na wieś. Obiecałam sobie, że na te wykłady będę chodzić. Czekałam na nie. Wreszcie dzień 18 maja. Mnóstwo ludzi przed budynkiem. Sala na 1500 osób zapełniona. Atmosfera wyczekiwania i zainteresowania. Czułam, że powolutku zbliżam się do Boga.
Wykłady te prowadził brat Lawson po angielsku. Tłumaczył brat Roman Chalupka z Warszawy. W czasie tych spotkań światło było zgaszone. Tylko oświetlona mównica i ci, co głosili. Całe szczęście, bo coś się ze mną zaczęło dziać. Serce biło mocno, łzy płynęły z oczu. Każde słowo przyjmowałam sercem i umysłem. I to powtarzało się na każdym wykładzie. Na koniec wykładów zorganizowano wielką uroczystość Chrztu Świętego. Kilka osób zawarło przymierze z Bogiem. Obecny kaznodzieja brat Marek Rakowski oraz mama jego Małgosia Rakowska i wiele innych osób. Nie będę ukrywać, płakałam, kiedy prowadzący tą uroczystość zapytał głośno, czy ktoś pragnie w najbliższym czasie to uczynić? Wiele rąk uniosło się w górę. Ja też. Jest faktem, że wiele zrozumiałam, odczuwałam wielką radość i pragnienie zbliżenia się do Boga, aby Go głębiej poznać. Wykłady te skończyły się, smutno mi się zrobiło. Pomyślałam, już wiem, co zrobię. Tak, właśnie. Odważę się i pójdę w sabat na Lubelską. Czułam wielką potrzebę. I tak się zaczęło. Na nabożeństwo chodziłam systematycznie. Studiowanie Słowa Bożego, piękne pieśni i modlitwy sióstr i braci z serca płynące wpływały dodatnio na moje życie. W domu każdą wolną chwilę, a przeważnie wieczory, poświęcałam na czytanie Biblii i książki Ducha Proroctwa. Bardzo często modliłam się, przepraszałam Boga za tak długie lata bez Niego. Dużo rozmyślałam o Bogu, o Jezusie, o potędze Jego, wszechmocy, dobroci, miłości. Dostrzegałam wreszcie piękno przyrody. Dziękowałam za wszystko i wielbiłam Go na kolanach. Byłam przeszczęśliwa. Zbliżała się jesień. Rozpoczęły się wykłady z Bożej przygotowania do Chrztu Świętego. Kilka osób i ja też pragnęłam. Pragnęłam zawsze w przymierze z Bogiem. Wielką przeszkodą był nałóg, paliłam papierosy. Miałam wielkie trudności z zerwaniem tego nałogu. Pożaliłam się pastorowi Gradzikiewiczowi. Dobrze zrobiłam. Szczerze radził mi, abym gorąco prosiła, błagała, wołała o pomoc do Boga. Że sama nie daje rady. Uczyniłam to. Oczywiście, drogi, kochany Bóg zabrał mi ten okropny nałóg jednorazowo, całkowicie, bez natręstw i pokus. A jak mi było dobrze i lekko, cieszyłam się, że będę mogła już za 12 dni zawrzeć przymierze z Panem. O mój Boże, rok 1984, 14 grudnia, będę pamiętała do końca mojego życia. 7 osób nas przystępowało do chrztu. 2 osoby już znałam z odczytów. Róża Glanas i Krzyśiu Roszkowski. Byłam szczęśliwa. Już się nie bałam, że nie zdążę. Wiele razy groziło mi wielkie niebezpieczeństwo. A Pan mnie uratował. Drogi Bóg obdarzył mnie długim życiem. W najbliższych miesiącach kończę 82 lata. I pragnę być Mu wierną do końca moich dni. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i dziękuję. Walentyna.